Międzyrzecz to urokliwa, zabytkowa miejscowość leżąca w województwie lubuskim pomiędzy dwiema rzekami, Obrą i Paklicą. Miasto położone jest na południe od Gorzowa Wielkopolskiego. Oddalone jest od niego o 50 kilometrów. Międzyrzecz to po pierwsze gmina bardzo zielona, przyjazna turystom, z licznymi szlakami kajakowymi, rowerowymi, ale to też licznie zorganizowana infrastruktura, która wspomaga jak gdyby wypoczynek. Lasy międzyrzeckie, szczególnie jesienią, gdzie zapraszamy na grzybobranie. Proszę wierzyć, że z wielkimi koszami wychodzi się z borowikami i z pięknymi grzybami, kureczkami też. A oprócz tego to i turystyka kajakowa, bo i Paklica, i Obra dają niesamowity klimat właśnie do spędzania takiego rodzinnego czasu na kajakach. Początki miasta sięgają IX wieku, a to oznacza, że jest ono jednym z najstarszych w Polsce. Rozwój Międzyrzecza nastąpił za panowania Bolesława Chrobrego, który wzmocnił gród oraz wybudował pierwszy klasztor. Możemy sobie też powiedzieć o tym, że Międzyrzecz to kolebka chrześcijaństwa. Tu trzeba wrócić do tego, że już IX wiek to jest gród warowny, który powstał. W 1000 roku Bolesław Chrobry ściągnął benedyktów i tutaj w 1003 roku mamy śmierć pierwszych męczenników polskich i tak naprawdę tu się zaczyna chrześcijaństwo w Polsce. Zamek oczywiście piastowski wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego plus muzeum to są rzeczy, które koniecznie trzeba odwiedzić. Województwo lubuskie to także rzeczywiście ponad 1000-letnia historia Polski w przypadku Międzyrzecza. To początki chrześcijaństwa na tych terenach, to funkcje pełnione do celów obrony zachodniej granicy przez zamek Kazimierza Wielkiego, ale także ogromny depozytariusz polskiej historii związanych i z kulturą sarmacką, i z kulturą średniowieczną, renesansową. To wszystko można znaleźć w Międzyrzeczu. Z całą pewnością najważniejszym zabytkiem miasta jest piastowski Zamek Królewski z około 1350 roku. Położenie grodu obronnego sprawiło, że w ciągu wieków zamek był wielokrotnie atakowany. Zachowany w formie trwałej ruiny zabytek wchodzi w skład Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego, które posiada bogate zbiory historyczne, między innymi duży zbiór portretów trumiennych, historyczne makiety miasta i inne naprawdę interesujące eksponaty. Też mamy taką część, też szukujemy się do tego, żeby uhonorować tą historię chrześcijaństwa na terenie naszej ziemi w postaci przygotowania takiej ekspozycji kaplicy na zamku w Międzyrzeczu. To jakby jest w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej i myślę, że to się wydarzy w najbliższym okresie. Innym ważnym zabytkiem jest XVIII-wieczny ratusz, który wznosi się nad rynkiem w Międzyrzeczu. W mieście są też malownicze i zabytkowe kamienice. Na obszarze Międzyrzecza znajdują się parki miejskie, dwie rzeki oraz wiele terenów zielonych, gdzie często wiele się dzieje. To jest wspaniała natura. Można pływać kajakami, można podziwiać naturę, można uczestniczyć w naszych koncertach, wydarzeniach. Mamy piękny ratusz, plac wokoło, planty. Rewitalizację miasta, wszędzie jest zielono, kolorowo. Jest również aplikacja turystyczna, z której można skorzystać. Aplikacja szczególnie przyda się w miesiącach letnich, aczkolwiek nie tylko. Dzięki niej poznamy miasto, ale też i jego okolice. Choćby jeziora, jak na przykład Kurskie, Paklicko Małe czy Głębokie, gdzie każdego roku wypoczywają tysiące turystów. Zapewne dlatego, że to urokliwe miejsce, ale też ten akwen jest świetnie przystosowany do uprawiania sportów wodnych. Gdy mocniej powieje wiatr, można zauważyć więcej pływających żaglówek, a bez względu na pogodę zawsze można tu spotkać płetwonurków. Wokół Międzyrzecza jest wiele jezior, ale jedno jest szczególne. To jezioro Głębokie, nad którym się znajdujemy. I jest tu również baza nurkowa, a moim gościem jest właściciel tejże bazy, Jacek Michno. Dzień dobry. Dzień dobry. Co takiego szczególnego jest w tym jeziorze? Oj, dużo, dużo ciekawych rzeczy, ale cała Europa, nawet ze świata ludzie tutaj się zjeżdżają, żeby zanurkować w tym miejscu, żeby się odhaczyć w tym jeziorze. Żeby zobaczyć tą roślinność, tą ilość ryb, mnóstwo szczupaków, płoci, tak, linów. Wspaniała roślinność, niespotykana. Kilka wysp podwodnych, gdzie płynąc pod wodą
ta roślinność się zmienia, tak jakbyśmy zmieniali jakiś inny akwen. Czysta, przejrzysta woda, stabilna przez cały rok. Wiadomo, warunki pogodowe mają wpływ na czystość tej wody, na przejrzystość. Musimy wiedzieć, że dla nurków właśnie najbardziej zależy, żeby woda była przejrzysta w poziomie, a nie z góry. Dużo atrakcji pod wodą, typu jakieś tam zatopione stare łodzie, łódki pozostałe po wędkarzach, po różnych tam zdarzeniach, że tak powiem, losowych. W 2014 albo 2016 przez przypadek znaleźliśmy tutaj łódź, dłubankę taką z jednego pnia drzewa. Szacujemy, że może mieć koło 1000 lat, nadal znajduje się w jeziorze głębokim. Ja osobiście uwielbiam pływać z ławicami, jak są dziesiątki tych rybek wokół nas, sprawia to ogromne wrażenie. Jest bardzo relaksujące. Warto tutaj też dodać, że świetną zabawę stanowi nurkowanie nocne, dlatego że tych żyjątek jest wtedy troszeczkę więcej, troszeczkę mniej się boją, no i można sobie to wszystko poobserwować. Oprócz tego to i turystyka kajakowa, bo i Paklica, i Obra dają niesamowity klimat właśnie do spędzania takiego rodzinnego czasu na kajakach. Ja osobiście jestem wielbicielem właśnie takiego czasu, gdzie z rodziną można wspólnie przepłynąć, odtajać, nabrać jak gdyby takiej świeżości. Nabrać świeżości można też w lasach, które niemal z każdej strony otaczają Międzyrzecz. Można pobiegać, pojeździć rowerem, czy wsiąść do kajaka i spłynąć z nurtem rzeki. Bez wątpienia każdy tu znajdzie coś dla siebie. Rozciągająca się, biegnąca rzeka Obra, która meandruje przez zakamarki tego lasu właśnie, tworząc tak przysłowiową, mówimy, naszą tutaj lokalną Amazonkę w niektórych momentach. I serdecznie mógłbym tu zachęcić właśnie do spływu kajakowego tą rzeką, gdyż można podziwiać przyrodę w każdym jej aspekcie, począwszy od zwierząt wodnych, poprzez wyjście gdzieś na łąkę czy do lasu, zaraz na brzeg, poprzez całą faunę i florę okolicy. Z takich ciekawostek, które możemy zobaczyć na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz, to na pewno pozostałości fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, ukryte pośród lasu rzędy betonowych słupów tworzących tak zwane zęby smoka. Międzyrzecki Rejon Umocniony to zespół podziemnych oraz naziemnych fortyfikacji z czasów II wojny światowej, które stanowią jedno z największych umocnień zbrojeniowych świata. Łączna długość podziemnych korytarzy to ponad 30 kilometrów. Drezyna to tylko niewielka atrakcja dla dzieci, natomiast tą kolejką możemy zwiedzać część podziemnych korytarzy. Jaka to wycieczka, powie pan dyrektor Muzeum Fortyfikacji Nietoperzy w Gniewie, pan Leszek Lisiecki. Jest to nowość, którą wprowadzimy w tym sezonie. Jest to taki sezon nasz pierwszy, testowy. Natomiast Drezyna to nie jest tak naprawdę niewielka atrakcja. Dzieci bardzo ją pamiętają, bardzo ją lubią i to nam dało właśnie taki pomysł, że powinniśmy wprowadzić coś również dla dorosłych. Dlatego od tego roku ponad 600 metrów korytarza będzie można zwiedzać przy pomocy kolejki. Przez Międzyrzecki Rejon Umocniony prowadzi kilka tras turystycznych. Zwiedzający mają więc okazję osobiście zobaczyć unikatowy zabytek. Jestem tutaj pierwszy raz, jestem bardzo zaskoczony. Przyciągnęło mnie wakacje. Po prostu zorganizowanie czasu jakiegoś dla dzieci zmobilizowało mnie, żeby wreszcie zobaczyć historię, która nas dotyka, naszego regionu. No i dlatego tu jestem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Pod wielkim wrażeniem. Naprawdę ogrom tego całego obiektu, jak to wygląda, jak to zostało zrobione, ta cała technologia. Mówię, wow, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Jestem teraz z dziećmi, także wybieramy tą taką krótszą trasę, ale może kiedyś zmobilizuję się i może tą długą, taką 8-godzinną eksploracyjną, jak czas pozwoli, to jak najbardziej. Każdego roku bunkry odwiedzają dziesiątki tysięcy turystów. Za każdym razem można odkryć coś nowego lub specjalnie przygotowaną przez Dyrekcję Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Gniewie ekspozycję.
W tym roku utworzyliśmy wystawę dotyczącą fabryki silników lotniczych, która znajdowała się tutaj pod koniec wojny właśnie w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. No i przyczynkiem do powstania tej wystawy było odnalezienie pieca do topienia aluminium w podziemiach jednego z obiektów oraz uzyskanie informacji, że w warsztatach w Świebodzinie, w starych ZDZ-ach znajduje się maszyna z adnotacją pozyskano z podziemi w miejscowości Wysoka. I to jest właśnie ta wiertarka kolumnowa, obok której stoję. Dzięki współpracy ze starostwem w Świebodzinie udało się tą maszynę pozyskać do zasobów muzeum i dzięki temu powstała właśnie ta wystawa, którą teraz turyści zwiedzający trasę długą bądź trasy ekstremalne mogą zobaczyć. Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie teraz mieści się w nowym budynku, którego bryła przypomina bunkier. W jego wnętrzu będzie można zobaczyć wiele ciekawostek historycznych. Turystyka militarna jest tylko jednym z elementów, ponieważ nasze muzeum łączy dwie funkcje. W samej nazwie już mamy Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy. Nie zapominajmy o tym, że opiekujemy się największym w tej części Europy rezerwatem chroniącym nietoperze, więc możemy podzielić sezon czy ruch turystyczny na dwa segmenty. W okresie po 15 kwietnia do końca sierpnia są to w większości osoby, które przychodzą czy przyjeżdżają zobaczyć fortyfikacje i nasze muzeum wtedy jest muzeum stricte fortyfikacyjnym. Natomiast w okresie zimowym zauważamy coraz więcej osób, które przyjeżdżają zobaczyć hibernujące nietoperze, gdyż jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie można w sposób legalny, bezpieczny zobaczyć właśnie te latające ssaki w ich naturalnym środowisku. Na chwilę wrócimy jeszcze do miasta Międzyrzecz, bo ostatnio pojawiła się tam pewna legenda. Jak mówi burmistrz Międzyrzecza, w miejscowości powstała pewna legenda. Chodzi o pomnik Alfa Kowalskiego, a właściwie o pomponik na jego berecie. Chodzi o to, że kto złapie za otóż ten pomponik i wypowie życzenie, to jest naprawdę duża szansa, że ono się spełni. Alf Kowalski to znany Międzyrzeczanin. Uratował przed zniszczeniem m.in. bezcenną kolekcję portretów trumiennych, które obecnie są wizytówką Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Odkrywał ślady polskości tych ziem, zacierane przez Niemców przez ponad 150 lat zaborów i okresu międzywojennego.